Kolejny odcinek na YouTube się nagrywa, a my kontynuujemy naszą transmisję. Mam nadzieję, że nie jest niewiadoma ani zła ta jakość wideo. Zobaczmy, kochanie, sobie zostawmy, ale zmniejszmy moc. Gwiazd mamy na stój. Na stacji Borowici. Bodajże, tak, Borowici. A nie znam jeszcze tych nazw. Pierwszy raz jadę na Jaworze od dłuższego czasu. Borowiki do 66383 będzie wjazd? No właśnie. Stawiam? To się nie ustawia wjazdu, tylko stawia? Idziemy dalej. Najwyżej będziemy hamować awaryjnie. Nie świeci. Świeci wjazd. Dobrze, bo tu są te urządzenia jeszcze mechaniczne. Jestem w stanie to zrozumieć, czemu się stawia wjazd, a nie ustawia. Już wyjazdu to nie postawiła. Szkoda. Mamy prąd? Mamy, dobra. No to jak to wygląda z ostatniego wagonu składu? My troszeczkę szybciej pomyślała o tym postawieniu wyjazdu, byśmy nie musieli zwalniać. No to jest taki jakiś inny tutaj przystanek, trawiasty, no dobrze. Drzwi się ładnie otworzyły. Właśnie nie wiem, w którym to kierunku powinno być ustawione.
To jest ciekawostka. I wyruszamy. Kaninówkami idzie robić ładne, spokojne wyjazdy jak trasami na przykład. No i możemy załączyć bocznikowanie. Jedziemy do kolejnego przystanku osobowego albo stacji. Bardziej na przystanki prawie wygląda. No. Stacji to one nie przypominają. Zmienimy trochę akompaniament w tle. I zmniejszmy sobie już obroty. Nie, mój kanał to już prawie umarłych. Normalnie nikogo tu nawet nie ma. Do 10 na godzinę? Jelonek. Już trzeba zwolnić nam. No. 10 na godzinę to nie przelewni. Jest to do 10. Tu jest przez mostek. Czy dopiero stąd to widać? Ale mostek? Dobrze, przepchajmy wysokim ciśnieniem. Dajmy trochę mocy, co by lipy nie było, żebyśmy tutaj się zaraz nie zatrzymali.
i przejeżdżamy. Ostatni wagon przejedzie i zaraz będziemy mogli gnać dalej. Dobrze. Pojedyncza informacja, więc sygnału baczność nie potrzeba. Jakby był podwójny znak, to wtedy musiałem podawać sygnał baczność, chociaż pojedynczy to nie trzeba. Ten przejazd nie wygląda na taki, żeby nie było trzeba sygnału. My musimy pamiętać, że to jest to, co było kiedyś, a nie to, co jest teraz. Przynajmniej praktycznie minutę opóźnienia, a nawet jeszcze nie widzimy stacji przed sobą. Przejdź, strustrawek, ręcznie robiony. Teraz sezon na truskaweczki. Peron. Wojemy. Tak, ciupinkę przewaliłem wskaźnik zatrzymania. Nie, wagony są ładnie w peronie. Tyle dobrego. Miałem zacząć od trójeczki, a nie od dwójeczki. Trochę mój błąd. 42:43, a jest 46, 3 minutki. Idziemy dalej. O.
To rating hampera. Następna stacja Żagorzów. No i potem już Jawor. Proszę bardzo. Trzecie na żywo widzę. Cisza dzisiaj. Czemu tak? Super. Sobie zrobię, rzucę ekranu na miniaturkę. Ładnie nie rozerwi i będzie dobrze. Był się w ogóle zrzucać kierunek, czy nie? Robił się. Dobrze. Ale prędkość straciliśmy niestety. Nie no, już bez przesady, to ci muzy siedzeń my nie będziemy słuchać. Mieliśmy inną playlistę. Co się stało? Czemu nie ma z czasówki? Nie jest.
Aha. Oraz tu nie widać w jedno miejsce. Ci ciekawostka. A wy, ile minut opóźnienia będziemy mieli w Grzegorzowie? Duże prędkościomierz jest zepsuty na tych informacjach, bo ten pokazuje jeszcze 70, a ten, że 72. Czy to się nie zgadza? Jak my byśmy już kiedyś jechali na tym starym Jaworze? Tutaj mi się wydaje, że kojarzę tą długą prostą. Tylko, że wtedy chyba jechaliśmy jakoś w jednym kierunku i w drugim, nie? A teraz nam się misja będzie kończyła już w Jaworze. Już nie będziemy wracać. Render distance światełek. Widać, tak nie widać. Już teraz widać. Wyłączmy już bocznikowanie. No i zejdźmy z mocy. Się zatrzymać? Nie, tam dalej jest stacja dopiero, aha. Zapomniałem, że w maszynie to trzeba tak na jedynce hamować, bo... Raczej te hamulce są ostre jak brzytwa. Dobrze, ale wszystkie wagony się zmieściły chociaż. Ale odbicie było. Tak, bo tutaj hamulcem to jest hamulec lokomotywy, o.
Trzeba wszystko nastawnikiem regulować. Wtedy to idzie, bo tak inaczej to nie. No dobrze, odjeżdżamy.